ponieważ wiem, że wrażliwość w nas jest, w nas jako osobach pełnosprawnych i chcemy chociażby tym dniem, bo ja już traktuję to jako dzień osób niepełnosprawnych na naszym wydziale, upamiętnić, że jednak takie dzieci też potrzebują zabawy, potrzebują radości, potrzebują uśmiechu. W tym roku przewidujemy konkurencje takie dla poddzieciaczki, pod osoby, które mają różne swoje niepełnosprawności, żeby mogły je pokazać, mogły wykonać. Są to przeskoki, są to tunele, są to przejścia pod ławeczką, przy ławeczce, po nierównym podłożu. Zawody są dostosowane do dzieci niepełnosprawnych, ruchowo, intelektualnie, do dzieci ze sprzężeniami. Razem tutaj z innymi przedszkolakami, ze wszystkich przedszkoli integrujemy się i wykonujemy sport, tak? I sportową tutaj swojego ducha i rywalizacji przedstawiamy.